Mianem najgłośniejszej afery lat 90. XX wieku jest afera Art B, kiedy z końcem lipca 1991 roku najbogatsi ludzie w kraju, Baksik i Gąsiorowski, pryskają. Nazwa Art B miała być skrótem od artystów biznesu, a tych dwóch artystów złączyła miłość do muzyki. Jako żydowskie dziecko Bogusław Baksik był wychowywany w protestanckiej rodzinie, a rozwinął w sobie zainteresowanie do biznesu, żeby mieć pieniądze na instrumenty. Jego pasją było występowanie z zespołem kościoła baptystów, a w wolnym czasie stroił ludziom instrumenty. W tym samym czasie Andrzej Gąsiorowski pogrywa sobie nieśmiało przy kościołach ewangelickich, a na chleb zarabia jako początkowy dopiero lekarz ginekolog w szpitalu górniczym w Wałbrzychu. Panowie poznają się w stolicy naszego socjalistycznego raju, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w 1985 roku. Spotykają się na koncercie Cliffa Richarda. 3 lata później postanawiają zamieszkać w Cieszynie i zakładają Art B. Panowie biorą się ostro do roboty, bo to czasy, kiedy, choć jeszcze PRL nie doczekał się swojego słusznego końca, to już rozkwitła gospodarka wolnorynkowa. I to taka oparta na zasadzie, że cokolwiek nie jest zabronione, musi być legalne. Panowie sprowadzają co się tylko da. Najlepiej z dwukrotnym przebiciem, najlepiej kontenerami. Banany z Niemiec, elektronika z Dalekiego Wschodu, cokolwiek, nieważne. Ich działalność wiąże się z częstym lataniem, zatem wkrótce przenoszą się do Warszawy. Panowie ze znajomych przeistaczają się przyjaciół, organizują częste imprezy dla elit. Imprezy, na których leją się hektolitry alkoholu, choć sami nie piją. Są w końcu abstynentami. Gośćmi obu panów są najważniejsze osoby w państwie. Szefowie banków, ministrowie, posłowie, nawet marszałkowie Sejmu czy Senatu. Baksik zaczyna kolekcjonować dzieła sztuki. Partyjni w tym czasie zwracają się do panów z prośbami o dofinansowanie partii. Baksik i Gąsiorowski zatrudniają mnóstwo ludzi i w tym szychy, wiceministrów doby socjalizmu. Trafiają do nich ludzie ze służb, a także osoby z nowego ustroju. Art B staje się pierwszą spółką w Polsce, która otrzymuje koncesję na handel bronią. Art B obracała takimi pieniędzmi, że ludziom się nie śniło. Kiedy przedsiębiorstwa państwowe padały jedne po drugim, firma obu panów stawała się dla wielu azylem. Panowie wykupywali potencjalnych bankrutów. Wykupili dla stałego pewnego zysku z rąk PZU Lactopol, firmę kontrolującą 60% rynku mleka w kraju. Wykupywali co się dało, zakłady drobiarskie, olejarnie, nawet otworzyli montownię koreańskich telewizorów Gold Star w Wałbrzychu. A wszystko to odbywa się w czasach niebywale rozszalałej inflacji, która przykładowo w 1989 roku miała poziom nawet 640%. Czasy, kiedy pieniądz błyskawicznie tracił na wartości, to czasy, kiedy biedni inwestowali w pół litrówki, bo odrodził się handel wymienny, a bogatym wystarczyło za $1 000 000 wykupić złotówki, które po roku można było z powrotem wymienić, ale już na $2 000 000. W tym właśnie czasie panowie dysponują horrendalną ilością pieniędzy. Operowali bilionami starych złotych. To czasy, kiedy spółka miała obroty na poziomie budżetu państwa polskiego. Do częstych widoków należał konwój aut wypełnionych po dach dolarami, który konwojowała policja na lotnisko, gdzie odprawy celno-dewizowej dokonywano w obecności przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego. Baksik i Gąsiorowski stali się symbolami rodzącego się kapitalizmu, ludźmi sukcesu. Gotowi też byli służyć państwu pomocą w rozwiązywaniu problemów społecznych. Pomogli przy izraelskiej akcji Most, gdzie pomagali dyskretnie przerzucić dziesiątki tysięcy rosyjskich Żydów do Izraela przez Polskę. Polskie służby uznały, że panowie musieli być izraelskimi agentami. Spółka Art B miała jednak problem. Tym problemem była opieszałość w otrzymywaniu pieniędzy. Na początku lat 90. jeśli klient płacił przykładowo za wyprodukowany telewizor, to pieniądze faktycznie były osiągalne dopiero po miesiącu. Z szalejącą inflacją pieniądze, nim trafiały do ich rąk, traciły bezpowrotnie na wartości. Są to czasy, kiedy banki nie dysponowały komputerami, nie miały wzajemnej łączności, dokumenty
prezenty wysyłano pocztą, poczta działała niesprawnie, no generalnie był problem. W tym momencie rodzi się pomysł panów. Oscylator. Trwają dyskusje, czy panowie wpadli na pomysł, jak na tej sytuacji zarabiać, czy raczej zatrudnieni byli pracownicy służb specjalnych, specjalizujących się w dyskretnym skupywaniu długu zagranicznego. W każdym razie, niezależnie od genezy, oscylator był mechanizmem umożliwiającym wielokrotne zarabianie na odsetkach od jednych i tych samych pieniędzy. Bank miał w zwyczaju doliczać odsetki do pieniędzy, których na kontach już dawno nie było. Z wysokim poziomem inflacji kwoty były gigantyczne. Spółka lokowała pieniądze w banku. Z banku pobierali potwierdzenie tej lokaty. Następnie wybierali się do kolejnego banku i w nim realizowali potwierdzenie i natychmiast zakładali kolejną lokatę. I tak dalej, i tak dalej. Sęk w tym, że bankom niejednokrotnie zajmowało tydzień, by odnotować fakt, że czek zrealizowano w innym banku. Zanim banki załapały, o co chodzi, oprocentowanie leciało jednocześnie w kilku bankach. Podobno proceder szedł tak dobrze, że zgodnie z legendą u szczytu potęgi przewozili czeki helikopterem. Największe wątpliwości pojawiają się przy tym, skąd firma brała pieniądze na pierwsze operacje. Zajmowali się wszystkim. Od handlu wspomnianym mlekiem przez odzież, złoto i broń. Polski rynek był głodny i chłonął co się tylko trafiło. Stąd panowie zarabiali ponad 300 milionów dolarów rocznie. Zatrudniali jakieś 15 tysięcy pracowników. Z jednej strony wykupywali upadające firmy, jak chociażby Ursusa. Z drugiej strony swój dworek przyozdabiali obrazami Malczewskiego, Renoira czy nawet Picassa. Według wyliczeń, dzięki oscylatorowi, panowie zarobili ponad 4 biliardy starych złotych, czyli ponad 400 milionów dzisiejszych złotych. Jedni powtarzali, że panowie prawo tym oscylatorem łamali, inni, że nie. Prawda jest taka, że oscylator był pomysłem wykorzystującym lukę prawną, wadę systemu z bankiem centralnym. Wszystko pięknie szło do końca roku 1990, kiedy to nadzór finansowy Narodowego Banku Polskiego zwrócił uwagę, że ArtB wykorzystuje opóźnienia w księgowaniu operacji i pobierają podwójne oprocentowanie na kontach. Z czasem tematem żywo zainteresowały się Urząd Ochrony Prezydenta oraz prokuratura, a latem 1991 roku ruszyła fala aresztowań. Panowie wraz z rodzinami zdołali uniknąć aresztowania. Ostrzegł ich ten pan, Maciej Zalewski, tak się nazywa. Był posłem partii Porozumienia Centrum, czyli przodka Prawa i Sprawiedliwości. Był także sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Służby państwowe weszły do siedziby spółki. Aresztowano bankowców współpracujących z ArtB, między innymi samego prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Grzegorza Wójtowicza. Panowie przyczynili się do tego, że zmieniło się prawo polskie, które od tej pory uniemożliwia procedery wykorzystywane w oscylatorze. Panowie aż z Izraela wystąpili o likwidację spółki. Jej proces likwidacyjny trwa do dzisiaj. Prokuratura wystawia za Baksikiem i Gąsirowskim list gończy. Nawet jeździła do Izraela, by ich przesłuchać. Do kraju udało się ściągnąć tylko Bogusława Baksika, który nieroztropnie wyjechał z Izraela do Szwajcarii, skąd przekazano go polskim służbom. Proces ruszył w 1996 roku. Artysta biznesu, pytany o to, skąd znał metodę oscylatora, odpowiadał, że pomysł ten był szeroko stosowany w Polsce. Dostał 9 lat więzienia. Wyszedł przed terminem w 2004 roku. Znów zaczął rozkręcać biznesy. Kończyły się jednak one kolejnymi aferami. Andrzej Gąsiorowski, pozostając w Izraelu, uniknął kary. Zarzuty wobec niego umorzono 2 lata przed terminem przedawnienia, w 2014 roku. W tym samym czasie zajmował się doradztwem inwestycyjnym, jak i też sam inwestował w spółki z branży nowych technologii. Jego firma zajmowała się także organizacją plenerowych widowisk amerykańskich ewangelistów. Sam Bogusław Baksik lubił się przechwalać, że byli sprytniejsi od rządu. Trudno się z tym nie zgodzić. Założyciele ArtB wykorzystali szansę, która stworzyła ułomność systemu bankowego. W czasie gwałtownych zmian politycznych i gospodarczych w kraju, w systemie bankowym
powstała luka, która pozwoliła na zakładanie lokat bez fizycznej wpłaty gotówki. Warto wspomnieć, że ArtBi współpracowało z różnymi naukowcami i ekonomistami. Andrzej Gąsiorowski otwarcie mówił, że stał za nimi cały ówczesny potencjał intelektualny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a wielu pracowników Akademii znalazło zatrudnienie w ArtBi. Możliwe zatem, że oscylator był precyzyjnie opracowanym planem przez grono ekspertów ekonomicznych i prawników. Czy jednakże oscylator sam w sobie był nielegalny? Założyciele ArtBi wskazywali, że w toku postępowań karnych nie udowodniono nielegalnego charakteru oscylatora ekonomicznego. Niemniej sposób jego wykorzystywania budzi uzasadnione wątpliwości moralne. Nie zawsze jednak to, co niemoralne, jest zakazane prawem. W sprawie ArtBi oscylator wydaje się narzędziem wszelkiego zła, a należy pamiętać, iż był to jeden z wielu sposobów gromadzenia majątku, obok chociażby handlu na wielką skalę. Zatem być może oscylatorowi przypisuje się nadmierną uwagę i rolę w pomnażaniu bogactwa przez ArtBi, celowo odwracając uwagę od transakcji realizowanych przez spółkę, w które nierzadko byli zaangażowani politycy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.